Witajcie w drugim filmie z serii, w której obalam mity w świecie Hearts of Iron 4. Pamiętajcie, że swoje propozycje mitów możecie zostawić w komentarzach, a te najciekawsze wybiorę do kolejnego filmu. Nie przedłużając, lecimy z pierwszym mitem. Mit pierwszy. Czy da się powstrzymać jako Polska atak Niemiec sztucznymi dywizjami? Zaraz się tego dowiemy. Do tego będę musiał użyć odpowiednich komend, aby móc wyprodukować sztuczne dywizje. Pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić, to musimy mieć z kimś wojnę, żeby w ogóle móc wyprodukować sztuczne dywizje. Do tego będę musiał wyrekrutować sobie agentów, stworzyć całą agencję i ją wymaksować, a także wyłączę sobie na początku niemieckie AI, w ogóle AI wszystkie, później włączę niemieckie. Ja oczywiście też korzystam tutaj z scenariuszu z 1939 roku, kiedy Niemcy mają od razu cel na mnie jako Polskę i ustawimy sobie dywizję na granicy razem ze sztucznymi dywizjami i zobaczymy, czy Niemcy powiedzą mi wojnę. No i dodałem sobie także equipment, wybadałem sobie agencję i teraz wyrekrutuję sobie sztuczne dywizje. Jak widzicie, dywizje się tworzą, będziemy mogli zrobić ten plan tworzenia dywizji kilka razy, 4 razy mogliśmy to zrobić i mamy tutaj 113 dywizji sztucznych, które po prostu są maksymalną ilością dla Polski. Rozdeleguję sobie je w taki sposób, myślę, że jeszcze sobie trochę więcej ich damy na front z Królewcem. I teraz myślę, że taki, że tak powiem, build wystarczy. Dywizje niech się ustawią. Damy sobie też tutaj na wszelki wypadek jakiś marszałk. Może to też sprawi, że zadziała to w jakiś sposób na AI i może nie będzie chciało wypowiedzieć mi wojny. Dywizje się ustawią, okopią i zobaczymy, za chwilę włączymy niemieckie AI i zobaczymy, czy ono wypowie mi wojnę. Dywizje się ustawiły. Mamy zrobione tutaj, że tak powiem, obstawione wszystkie prowincje i teraz włączymy sobie niemieckie AI i zobaczymy, czy będzie chciało od razu rozpocząć na mnie atak. Widzę, że AI robi wielkie przegrupowanie na froncie standardowo, ale nie widzę na razie, żeby chciało mi wypowiedzieć wojnę, chociaż może się to zmienić, ponieważ gromadzi jeszcze więcej dywizji na moim froncie. No i niestety, jak widzicie, sztuczne dywizje nie dają możliwości powstrzymania Niemców przed atakiem na Polskę, ponieważ po prostu pod tak czy tak, mając przewagę czy nie, atakuje i rozpoczyna wojnę, więc mit jest obalony. Mit drugi. Czy da się mieć milion manpowera na pełnym rozbrojeniu? Jak widzicie, jestem tutaj na Chinach. Na Chiny mają od początku 3 miliony manpowera, będąc tylko na Volunteers Only, zmniejszając to na Disarmed Nation, czyli na pełne rozbrojenie. Myślę, że na pewno i tak wystarczy mi tych 3 milionów manpowera, żeby to było więcej niż milion, więc mit jest potwierdzony, nawet nie muszę go sprawdzać. I trzeci. Czy jeżeli będziemy importować od Holandii gumę jako Niemcy, a ona będzie miała Indonezję, czy będziemy potrzebować do tego konwojów? Więc sprawdźmy to. Mamy tutaj Holandię, użyję sobie tutaj w tym momencie Tulpaka i weźmiemy sobie tutaj naszą marionetkę Holandii. Weźmiemy sobie tutaj Country Annexing Tool, weźmiemy sobie anektowanie, korowanie i wszystko, zaznaczymy sobie to tutaj i damy to Holandii. Jak widzicie, mamy już teraz tutaj naszą kolonię jako naszą. Wejdziemy sobie także na Niemcy, wyłączymy też na wszelki wypadek AI, żeby się coś nie popsuło i zobaczymy, czy Holandia otrzyma surowce. Tak, Holandia otrzymała gumę, czyli ma korę, ma wszystko i spróbujmy importować od Holandii gumę. I czy potrzebujemy konwoi do tego? Nie, nie potrzebujemy konwoi. Mit jest obalony, nie potrzebujemy konwoi do importu surowców. Mit czwarty. Czy samolot ze 100% niezawodnością może przeżyć atak kamikadze? Mamy tutaj Niemcy, jestem na Niemczech, mam oczywiście mojego Tulpaka. Zmienimy sobie zasadę, żeby Niemcy mogły wykonywać ataki kamikadze, co będzie troszeczkę zabawne. Zróbmy sobie tutaj na samolot, dodamy sobie też founcy do naszych wszystkich kompanii i weźmiemy sobie tutaj za chwilę też Messerschmitta, ulepszymy sobie Messerschmitta na wszystkie możliwe rzeczy do niezawodności, mamy tutaj 15% dodatkowej niezawodności, dodamy sobie też polityka PR i możemy sobie tutaj dodać dodatkowe 10, to powinno nam wystarczyć. Mamy teraz tutaj Messerschmitta, ulepszymy go sobie, mamy 100% niezawodności, dodam sobie też expa, zapiszę sobie ten samolot. Teraz naszą flotę lotniczą usuwamy, wywalamy ją do kosza, na wszelki wypadek jeszcze usunę ją tutaj, nasze myśliwce z logistyki i dodamy sobie teraz te myśliwce właśnie ze 100% niezawodnością do naszej armii. Mamy 1000 myśliwców, myślę, że to powinno wystarczyć. Wystawię sobie tutaj 600 tych myśliwców. Biegniemy sobie ataki kamikadze na Morze Północne. Wypowiemy sobie wojnę Wielkiej Brytanii i zobaczymy, czy nasze samoloty będą w stanie przeżyć ataki kamikadze. Wystawiłem już flotę brytyjską wcześniej na Morze Północne, więc zobaczymy, czy nasze samoloty przeżyją te ataki. No jak widzicie, niestety nasze samoloty giną, zmniejsza się ich ilość, cały czas są uzupełniane z magazynu tymi samolotami, które wcześniej dodałem. Jak widzicie, tracimy tych samolotów bardzo dużo. Niestety mit jest obalony, niemożliwe jest to, żeby samoloty przeżyły ataki kamikadze, mając 100% niezawodności. No i to by było dzisiaj. Na tyle. Pamiętajcie, że swoją propozycję mitu możecie napisać w komentarzach mit i piszecie to, co chcecie, żebym sprawdził. Może na tym filmie zwiększę także ilość mitów, ponieważ może pojawi się ich więcej. Dziękuję za uwagę i widzimy się w kolejnym materiale. Cześć!